Od razu na wstępie Wam powiem, że w następnym odcinku będzie filmik z podsumowaniem, ile wydałam na hodowlę, ile mnie to wszystko kosztowało. Cześć, witam się w kolejnym odcinku. Właśnie mi się skończyła mieszanka, więc lecę sobie do garażu i w sumie zabiorę Was ze sobą. Popytaliście mnie, gdzie trzymam słomę i siano. Siano, bo niektórzy pewnie nowi, siano mam tutaj. Zaraz przy klatkach z królikami, pod dachem, zakryte plandekami na paletach. Słomę miałam tutaj, poprawkę, tylko teraz to już wszystko zmokło, jest do wywalenia. Ale mam jeszcze snopki, to po drodze Wam pokażę. Czy u Was też jest taka okropna pogoda, że wszędzie jest błoto i pełno kałuż? Tak, słomę mam w tym budynku. Dobra, to może jednak jutro Wam pokażę, jak będzie dzień. Teraz witam w garażu. I tutaj mam zapasy unipaszu. Jeszcze mi został worek jęczmienia i pół. Tutaj mam rozrobioną mieszankę i kurczę, czyżbym jej nie zakryła, jak... A, chyba tak. Albo mężuś jak robił porządki. Nie zakrył mi mieszanki. Teraz sobie ją nasypiemy, bo by mi się teraz nie chciało stać i jej mieszać. Tutaj mam jeszcze worki dla matek karmiących. Tutaj mam wszystko na tucz, więc trochę tego zostało. No a tutaj sobie robimy mieszkanko. Także nie mam zbytnio miejsca, żeby wszystko trzymać schowane, bo tak naprawdę tutaj bym mogła i trzymać słomę, siano, wszystko jak leci. Ale niestety stwierdziliśmy, że robimy sobie tutaj remont. Także nie mam gdzie trzymać pozostałych rzeczy i muszę sobie radzić inaczej. No dobra, kolocyjka na tej części sypnięta, sianko rozdane wszystkim królisiom. Także z całego wiadra na tą część zużywam więcej niż pół. Lecimy na następną część. Oj, te karteczki, już mi znowu wywiało. I znowu je pościągam, bo ma wiać. Nie dość, że wiało, to jeszcze ma zbyć powtórka. Masakra po prostu. Tutaj widzę, że samiczka ładnie przekopuje. Ta samiczka zresztą też, tylko że ona, kurczę, pierwszy termin miała na pierwszego, dzisiaj jest drugi. U niej się tutaj na razie nic nie zapowiada. Ja myślę, że ona tą drugą datą albo i wcale. Chociaż nie wiem już sama. Ja jeszcze tak nie potrafię obmacywać. Tutaj wszystkie króliki zostały ogarnięte. Także już obrządek skończony, sianko rozdane. O ty niuńka, co? Moja misia pisia ma psiusio. No i tak jak mówiłam, termondy miałam kryć na luty, marzec. Ale jak one się tak słabo zakacają, to w sumie mogę sobie chyba je na spokojnie pokryć. Nie wiem, coś mnie korci, żeby je pokryć. To chyba brak maluszków. No ale i tak muszę chwilę poczekać. Tak do przynajmniej piątego. Bo teraz przecież będzie Sylwester. One normalnie jak usłyszą te fajerwerki, to od razu wszystkie urodzą. Tak więc muszę trochę odczekać, żeby na spokojnie nie miały terminu w dzień Sylwestra. No u nas spadło ponad 30 cm śniegu i w dodatku jest burza i grzmi. A teraz mąż idzie zrobić obchód. Czy mój dach wytrzymał królików? Króliczki dostały letnią wodę, teraz od razu się wszystkie rzuciły. Ferajna, że szok. No, a u mnie śniegu aż tyle. Tu mi się cała gałąź wygięła. Dziecko, ja do niej nie sięgałam, nawet jak rękę wyprostowałam. A teraz to mam ją na wyciągnięcie ręki. U nas cały czas grzmi i to już przed siódmą zaczęło. Znaczy, przed siódmą to ja słyszałam, bo się przebudziłam. Od której tak naprawdę to nie wiem. Ale cały czas grzmi, nawet teraz. Powidełka na szczęście nie zamarzły jeszcze, więc nie muszę biegać z miskami. Jest minus jeden,
ale nie jest tak odczuwalne, więc nie jest źle, bo nie ma wiatru aż takiego. A ten tutaj się próbuje ciągle dostać do tej samiczki. No i miałam wam pokazać, więc snopki mam tutaj. Tu mam snopki schowane. Ja tu sobie siedzę w domku, grzeję się, bo wróciłam z dworu. A tu patrzę, męż już zadziałał. No, także super, teraz już króliczki będą miały pięknie. No więc teraz już króliczkom śniegiem nie będzie sypało z tej strony. Ewentualnie tutaj na razie. Ale mężuśmy jeszcze, żeby tutaj też coś zasłonić z tej strony. Kurczę, fajnie by było, żeby już tutaj deskami obił i poleciał do końca. Ale teraz przez to siano nie da rady. A tak to tutaj też by nie wiało, bo tutaj ogólnie plan jest taki, że to będzie zamknięte. Tutaj będzie obite, tu też będzie, bo tu będzie, będą klatki i tutaj jeszcze będzie też obite i będą drzwi jakieś wstawione, żeby tutaj było dość przyjemnie. Już mi mężuś coś napomknął, że tutaj też by mi zasłonił i zrobi to chyba z tej plandeki. Będę sobie miała osłonięte im. I wtedy już będzie fajnie, bo nie będzie im tutaj wiało, bo to przeważnie wiatr idzie z tej strony. Dlatego tamte klatki powstały właśnie tak, żeby na nie nie wiało. No, a tutaj myślałam, że będzie ciemniej, ale nie ma tragedii. Na razie jest ok, tylko w klatkach trochę ciemno z tyłu, a na z przodu to jest ok. Także fajnie. Tutaj nie będę zakrywać, bo tutaj przeważnie nie wieje i wszystko jak zawsze wieje to właśnie z tej strony. Także tą stronę jeszcze sobie zakryjemy i będę im po prostu na dzień odsłaniała, a wieczorem będę im zakrywała tutaj, żeby miały spokój. A teraz zabieram się za sprzątanie, zrobię sobie porządki w większości klatek. Na pewno posprzątam wszystkim maluszkom. Tu już narobiły takiego syfu, że szok. Tak więc muszę wszystkim malcom posprzątać. Tutaj na pewno samczykowi i na tamtej części samiczkom, a resztę posprzątam innego dnia. Właśnie sobie wyrzucam obornik i zobaczcie, jak nam łąkę zalało. Masakra. Nawet ten stawek nie pomaga, co tam mamy. Też wszystko wylane. Cała ferajna ma właśnie posprzątane. Cztery klatki, wszystkie maluchy mają czyściutko. Teraz jeszcze samczykowi, bo on tutaj ma najgorzej. A reszta ma jeszcze ok, więc może sobie siedzieć. Tak, samczyk czeka. No i na tej części posprzątałam trzy klatki. Tutaj samiczce nie sprzątałam, ona miała niedawno dościelane. Posprzątałam tej samiczce, tej i tej. Także te trzy mają już ładnie posprzątane. Samczykowi troszkę dościeliłam. I jest porządek zrobiony. Teraz muszę to zgrabić i wywieźć. Klatki mam w sumie wysprzątane, więc na razie nie mam co robić. Muszę jeszcze tylko pojechać po owiec bezłuskowy, bo mi się skończył już cały worek. A miałam tylko jeden niestety, bo nie było. I czekałam na dostawę, ale później pojechałam do babci i szczerze mówiąc jeszcze nie byłam do tej pory. No ale rozrobiłam sobie tą wielką beczkę, więc na razie mi starczy. Tylko na dniach na spokojnie będę musiała sobie zajechać po to. No a w sumie teraz nic się tutaj nie dzieje niestety i tylko czekamy na wykoty, o ile jakieś będą. Mam nadzieję, że w końcu coś się ruszy, bo już się w sumie sama doczekać nie mogę, bo tak długo bez maluszków. One są normalnie uzależniające. Tutaj samiczki mają już ładnie wyścielone, także nic tylko czekać. No ale to jeszcze ponad tydzień, o ile w ogóle coś tu będzie. Muszę wam coś dograć, bo już w sumie nie mam o czym opowiadać na razie, bo nic się nie dzieje. Także niestety będziecie musieli poczekać na wykoty. I nie wiem, czy filmiki nie będą o dzień rzadziej, czyli tak co 5 dni, ale postaram, będę się starać robić co 4 dni, ale nie gwarantuję, że będę co 4 dni, bo teraz jednak zimno, ja tyle nie będę wychodzić do królików, żeby sobie pogadać, tak jak teraz to robię. Mam chwilę, to wychodzę, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej dla was nagrywać, ale to się wszystko okaże w praniu. A dzisiaj wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie subika, łapeczki. Najlepiej subika z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, kiedy filmy wchodzą na kanał. Także na dzisiaj dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, hej! Tak mi się właśnie przypomniało, że kurczę, jeszcze miałam wam nagrać filmik o podsumowaniu, ile wydałam na całą hodowlę i w ogóle, więc na następnym filmie to zrobię, bo ja właśnie lecę po mężula i go muszę wziąć za hachły i w końcu wam coś nagramy.